No okej, czyli widocznie kolejne trzy składniki będziemy musieli przynieść na kolejny eliksir. Okej, spoko. Idzie, kurde, ten Neville już nie cały czarny, tylko ma zwyczajny kolor skóry. O, teraz możemy napełnić fiolkę. O, proszę. I mogę się napić? Ty, użyjmy go. O, proszę. Dobrze, napełnij fiolkę jeszcze raz. Będę miał w razie co ten eliksir. Dobra, więc teraz spod kwadrat oczywiście sobie przypisujemy co miałem. I możemy sobie stąd iść. Dzięki czemu mamy lekcję z eliksirami zaliczoną kolejną. Bardzo dobrze. It's Herbology next, Harry. Herbology Greenhouse 1 is outside in the grounds. Okej. Więc idziemy w takim razie na zewnątrz. Czas na lekcję zielarstwa. Moje zresztą ulubione lekcje, bo bardzo lubiłem je z wersji PC-owej i z wersji PS1, więc zobaczymy, jak tutaj się wykażemy na tych lekcjach. I mówicie, że one są na zewnątrz. No to zobaczymy, gdzie one są dokładnie. Zaraz sobie tutaj przygotujemy mapę. Nie no, żartuję oczywiście. Ale fajne jest to, że ogólnie nie ma tutaj żadnych loading screenów, kiedy chcemy przejść z Hogwartu do tych, do błoni Hogwartu, czyli tutaj na zewnątrz, na wybieg tak zwany. Bo w wersji PS1, mimo że były ciekawe niektóre loading screeny, to jednak w gruncie rzeczy było to trochę denerwujące później, bo jednak wiecie, gra non-stop musiała się ładować, a tutaj mamy płynne przejście z terenu do terenu. I podejrzewam, że lekcje zielarstwa są tutaj, bo już widzę tam szklarnię. Tam chyba nawet Hermiona już stoi, z tego co widzę. No, stoi sobie tutaj. Come on, Harry. Professor Sprout's waiting for us inside. I've heard we have to watch out for the venomous tentacula. Aj, jadowita tentakula. A nie, to nie jest Hermiona. Kim ty jesteś? Czemu nie? Aha, mogę się z nim wymieniać na te karty kolekcjonerskie. Okej, nie ogarnąłem trochę. On tak mi wyjechał z tekstem, czemu nie, no co? What? No i mamy, kurde, teraz lekcję zielarstwa z profesor Sprout. No, jedyne to są takie loading screeny z Hogwartem. Trochę takie biedne, no bo jednak wersja na PS1 miała takie trochę innowacyjne, no ale dobra, no skoro tak musi być, to niech tak będzie. Nie narzekajmy. Today's lesson will involve learning how to cast a severing charm. The proper incantation for this charm is Defindo. You will see that a crawl space has been revealed in the wall. Beyond this is the Defindo challenge. Mr. Potter, if you wouldn't mind coming forward, please. The Defindo spellbook is located on the other side of the crawl space. Once you have managed to collect it, the Defindo charm will be yours. You must then return here to the classroom. Do you understand, Mr. Potter? Okej, czyli nauczymy się teraz nowego zaklęcia, czyli zaklęcia Defindo. Zaklęcie, które było w książce i chyba w filmie, ale tutaj niestety pewności nie mam stuprocentowej, więc jeżeli ktoś coś wie na ten temat, to może mnie oczywiście jak najbardziej poprawić, bo ja nie jestem tutaj osobą, która się zaraz o coś takiego obrazi. Folio Brutti, tom pierwszy, trolle. Trolle to stwory przerażające, często brutalne i nieprzewidywalne. Ich szczególnymi cechami, i teraz tutaj schowam kamerkę, są kolosalna siła i równie kolosalna głupota. Świetnie ujęte. Istnieją trzy rodzaje troli: górskie, leśne i rzeczne. No my żeśmy z górskim walczyli, z tego co pamiętam. Największym i najbardziej przerażającym gatunkiem jest troll górski. No właśnie.
Można je unieszkodliwić za pomocą zaklęcia Spongify. A, czyli powtórka z rozrywki. Jak mieliśmy tutaj bossa, to teraz mamy mini bossa. Bo w sumie jak walczymy z tym samym bossem drugi raz, to trochę już taki bardziej jest traktowany jako mini boss niż jako taki boss. A i mamy tutaj tego frajera za 2 złote. Znowu trzeba będzie się bawić, żeby on uderzał w te Spongify'e. Ale teraz różnica jest taka, że przynajmniej mamy pełne HP. Boże, jaki on jest przerażający, fuj. W sensie, jakby to można powiedzieć, przynajmniej to jest lepszy model niż w wersji na PS1, bo tam to jest okropny był. To mogę powiedzieć tutaj, tu i teraz, porównując do tego, co mamy... W porównaniu do tego, co mamy tutaj, to model na PS1 był okropny. O, dokładnie, tylko teraz uderz w to. Ja tu stoję. Dokładnie. Zobacz, ja tu stoję, zobacz. Ja tu stoję. Kurde, ale najgorsze jest to, że on musiał akurat podejść bliżej. Zobacz, tutaj stoję, zobacz. Oj, chyba wiem, co będę musiał zrobić, chociaż nie chcę trochę marnować tego eliksiru. Bo chciałem przez chwilę użyć eliksiru, żeby sobie trochę życie poprawić, ale z drugiej strony wolę go mieć zapasowo. O, tam jest zresztą Chocolate Frog. Więc pozwólcie, że się wyleczę. O, dokładnie, Chocolate Frog zawsze na propsie. O kurde, powiem wam szczerze, że to była wycieńczająca walka z nim, nie? Dobra, przynajmniej mamy pierwszą tarczę zadania. Dobra, coś tu mamy? Zeksplorujmy troszeczkę teren. Kociołkowy pieguzek, no niewiele nam da, ale przynajmniej coś nam wyleczy. Nie, naprawdę, co z tego, że to była druga walka z tym trolem zaraz po pierwszej? Co jednak była trochę, no, wycieńczająca, nie będę tego ukrywał. Tutaj nic nie mamy. Dobra, dobranoc, trolu. Miło było cię poznać. O kurcze, to już tutaj jesteśmy. Ej, ładny teren tutaj jest. Ej, puść się, Harry. Zeskocz. Dokładnie. Dobra, frajerze, tam pal gumiszcza. Mam cię w dupie. Tutaj dostaliśmy też poradę od Hermiony i Rona. W sensie na początku, zanim żeśmy tutaj przyszli, że mamy uważać na jadowitą tentakulę. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest jadowita tentakula, to jest taka roślinka
nie wiem, w stylu Crasha Bandicoota lub Jacka i Daxtera. Coś podobnego. Może nie dokładnie to samo, ale coś podobnego. Z tą różnicą, że po prostu jedna osoba, która wzięła tę jadowitą tentakulę, no to z jakiegoś powodu miała fioletową skórę. Ponieważ był tam jakiś koleś, który przegrał zakład i tam chyba wypił sok z jadowitej tentakuli, albo zjadł jadowitą tentakulę i jego skóra zrobiła się na kolor fioletowy. Nie wiem, czy zmarł, czy nie, ale wiecie, jak to mniej więcej wygląda. Dependo! Dobra, to skoro żeśmy tutaj wzięli, czekajcie, bo my się teraz cofamy, tak, cofamy się, jak najbardziej tak, musimy tędy w dół iść. O, ty kurde. Proszę tutaj ten. Chyba, że tutaj będziemy musieli zdobyć zaklęcie Defindo, no to wtedy będziemy mogli zebrać tamtą tarczę. Innego tropu nie widzę. Chocolate Frog. Dawaj mnie. Dobrze. Chocolate Frog. Nie, ale kurde, to mi się bardzo podoba ten poziom. To mi się bardzo podoba. Szanuję bardzo taki poziom. O kurcze. To trzeba będzie dać zaklęcie Lumos. No, a widzimy, że tutaj mamy nowego bossa. No to są takie kurde wilkołaki? Dobrze mówię? Obrywają chyba. No, nie lubią światła. Tak jak tamte duchy. Palcie gumę ode mnie, frajerzy. Mimo, że lubię w sumie takie wilkołaki, bo... No nie wiem, no bardzo lubię wilkołaki ogólnie jako zwierzęta. Fajne są. To jednak tutaj, no nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, nie chcę mieć z nimi w ogóle żadnej styczności. Dobra, uciekam. Udało mi się znowu wykorzystać sytuację. No dawaj, 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 dawaj. Ja cię straszę światłem, spokojnie. Ty się nic nie martw, wilkołaku. Ja tutaj cię wystarczająco bardzo przestraszę. Uga buga. Ale tu przyznam, że troszeczkę też trudnawy bosik. Znaczy nie powiem, że on jest jakiś uber trudny, ale taki troszkę trudnawy jest. Oj, kurde, musicie mnie dziabać w tyłek. Co wy psy? Fetysz macie do mojej dupy? O, jeden zginął już. Tu już widzę, że jeden zginął, więc proszę o Chocolate Froga. Dzięki. No zaraz padniesz. Na co ci to?